Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Konglomerat Podcastowy i w kolejnym odcinku moich seriali. Z mojego punktu widzenia nie nagrywałem bardzo dawno moich seriali, ale podejrzewam, że z Waszego no to nie jest powrót po miesiącach, tylko coś tam mi się udało już zrobić. Otóż postanowiłem powrócić do Arrowverse. Postanowiłem zamknąć ten rozdział, zamknąć Arrowverse, ale wiem, że nie będzie mi łatwo nagrywać tego, oglądać tego, wiecie, hurtowo, więc robię coś, co planowałem od lat w moich serialach, czyli w momencie, gdy obejrzę jakiś serial, nagrywam o nim i to leci do szuflady. Gdy zbierze mi się kilka takich nagrań, to posklejam je w jeden podcast. Także ja nie mam pojęcia, kiedy to poleci. Arrowverse to było coś, co było dla mnie dość istotne. Ja oglądałem to od samego początku, od startu serialu Arrow, który te 11 lat temu, jeżeli dobrze liczę, był czymś świeżym, był czymś nowym, był czymś, co otworzyło telewizję na seriale superbohaterskie. I tak naprawdę Arrowverse przez wiele lat łamało pewne granice. wprowadzało pewne standardy, które potem wykorzystywane były w blockbusterach. otwierało oczy, że niektóre rzeczy można zrobić. No i ja do pewnego momentu dokładnie do 2020 roku oglądałem wszystko na bieżąco, a nawet do 2021 ehh, gdy zmieniłem pracę, nie miałem już tyle czasu na seriale no i, no umówmy się, to nie są dobre seriale. Ja mam tę świadomość, że to jest no wielokrotnie. No i były, była to pierwsza rzecz, która poszła do, do, do odstrzału. E, skończyłem w 2021 roku po wielkim evencie, po kryzysie na nieskończonych ziemiach. Coś jak z MCU. E, tutaj też miałem problem po mm, zakończeniu e, wojny nieskończoności, po końcu gry. Ja zamknąłem te sezony, które miały w środku kryzys. One były skonstruowane tak, że ta pierwsza połowa wszystkich sezonów wszystkich seriali wprowadzała do tego wielkiego eventu do kryzysu na nieskończonych ziemiach. Potem był ten wielki event, który tutaj omówiłem osobno, a w drugiej połowie każdego z tych sezonów każdego z tych seriali budowane było coś nowego. No i widzieliśmy skutki kryzysu. I to były sezony o tyle nietypowe. No po pierwsze były przecięte były skonstruowane jednak pod gigantyczny event, a po drugie ich emisja przypadała w najsilniejszy lockdown. A w przypadku takich seriali, takich klasycznych według starej formuły, czyli długich około 20 albo 20 par sezonów puszczanych tydzień po tygodniu, nie dało się przesunąć, nie dało się opóźnić finałów, więc tak naprawdę poza końcowym finałowym, krótszym sezonem Arrow i poza legendami jutra, które udało się nagrać w całości, wszystkie te seriale zostały urwane, co stawiało problem przed startem kolejnych sezonów. Ja już na pewno omawiałem początek, pierwszą połowę ostatniego sezonu Supergirl. Tam bardzo szybko rozliczono się już w pierwszym odcinku z zamknięciem wątków, które pozostały otwarte. No, teraz biorę na warsztat Flasha. Siódmy sezon Flasha, 18 odcinków, i tutaj podobna sytuacja ten serial też został ucięty. I co ciekawe, on tutaj nie ma takiego szybkiego zamknięcia wszystkich wątków. Ten finał historii z poprzedniego sezonu z Iwą McCallow, Mirror Master, ten finał jest rozpisany na trzy pierwsze odcinki. No, pierwotnie wcześniejszy sezon, szósty sezon, miał mieć jeszcze trzy odcinki, więc możliwe, że no, możliwe, że zrobili to tak, jak planowali, że nie zrobili szybkiego cięcia, tylko faktycznie dostajemy to zakończenie, które miało być rok wcześniej. No, z mojego punktu widzenia, cztery lata wcześniej. Od czwartego odcinka tego sezonu jest tak jakby nowy start. No i ten serial, ten sezon zaczyna się po pierwsze. Od kombinowania, jak przywrócić prędkość Baremu Allenowi, bo został mu tam 1% czy mniej e, speedforce. E... I mamy cały odcinek, wiecie, z naukowym bełkotem, jak to zrobić. I tutaj mamy takie niby zamknięcie, kolejne zamknięcie wątku Harrisona Wellsa, który jest od samego początku, i tych Wellsów już mieliśmy mnóstwo, bo to są z całego multiversum. No tutaj ci wszyscy Wellsowie są w nowym, starym Wellsie, po kryzysie, po zniszczeniu wszystkich ziem, Wellsowie funkcjonują gdzieś tam w głowie, nowego Wellsa, no on poświęca się po raz kolejny, teoretycznie mamy tak naprawdę ostateczne pożegnanie z Wellsem, pożegnanie między Wellsem a Cisco, no bo ta para mm, od początku, nieważne jaki nowy Wells przychodził, ścierali się ze sobą, a potem nawiązywali relacje przyjacielskie, ojcowsko-synowskie i to jest tak naprawdę też wstęp do odejścia Cisco z tego serialu, o czym mówiło się od jakiegoś czasu. No, i tutaj mamy w tym nowym starcie, tak jak zaczyna się ten siódmy sezon właściwy, Speed Force w formie Normy, czyli przybiera formę Matki Barego. I okazuje się, że w momencie, gdy Barry i Iris i całe Flash Team zrobili to swoje naukowe Mambo Jumbo, no to wytworzyli takie tam kolorowe błyskawice, jakieś tam pierdoły i na świecie powstały różne siły. Czyli różne osoby dostały pewne moce i są teraz tak zwanymi siłami. Jeden potrafi panować nad czasem, inna zamienia się w, w takiego potwora i tak dalej, i tak dalej. Tego jest całkiem sporo tutaj, kilka osób. No i to będzie tak naprawdę główny wątek tej większej części tego sezonu, bo norma, czyli Speedforce, będzie próbowała wchłonąć, przejąć te siły. A Barry będzie z nią walczył i będzie też walczył z siłami, bo one też nie do końca wiedzą, po której tutaj stronie stanąć. Pojawia się nowa agentka, policjantka, która prowadzi krucjatę przeciwko metaludziom w Central City która głównie jest wymierzona we Frost. No i wątek Frost, która oddzieliła się od Caitlyn, jest tutaj też dość istotny. Um, ona zostaje postawiona w stan oskarżenia, na początku jest wrabiana, ona jest już dobra, ale wie, że musi odpowiedzieć za swoje czyny. Jest cały jeden odcinek, całkiem fajny odcinek, sądowy, gdzie mamy proces Frost, gdzie ona poddaje się temu, gdzie ma świadomość, że to jest precedens i teraz um, jakikolwiek wyrok zapadnie, no to będzie wykorzystać Przeciwko wszystkim innym metaludziom Więc dostajemy taki no, dość niespodziewany twist yy, Bardzo fajny odcinek Teoretycznie zamykający wątek tej postaci Ale wiemy jak to jest w tym serialu Dostajemy coś emocjonującego co zamyka wątek A trzy odcinki później już w ogóle jakby tego nie było nie? I tak też jest w tym przypadku I tak jest w każdym przypadku tutaj Każdego odejścia e, każdej postaci to zostaje zamiecione na poddywan dosłownie w kilku zdaniach. W drugiej połowie sezonu mamy wielką ucieczkę z Iron Heights i no i Caitlyn idzie na ugodę, tak naprawdę, gdzie w ogóle o tym nie było mowy, gdzie tam mówiliśmy, braliśmy pod uwagę w zasadzie karę śmierci dla meta ludzi, czyli zastosowanie tego leku antymeta. No i wątek tej agentki ciągnie się przez cały sezon, bo ona zaczyna jako negatywna postać, ale w drugiej połowie tego sezonu mm, okazuje się, że no ma swój jakiś problem, i jej motywacje tak powoli, stopniowo wychodzą na światło dzienne, aż dostajemy pewien dość mocny twist na końcu, którego w zasadzie pewnie można się było spodziewać. Mamy odcinek z Podróżą w czasie, też bardzo fajny odcinek z Cisco i Chesterem, tym nowym facetem, który ma zastąpić Cisco w teamie Flasha. To jest taki trochę powrót do przyszłości, przenoszę się do lat 90., gdzie właśnie no, mają zwerbować albo odkryć, kto jest siłą czasu. I to jest odcinek, no takim raczej wprowadzający Chestera, przedstawiający nam Chestera, bo zawiązany tutaj zostaje przedstawiony dość mocno wątek relacji Chestera z jego ojcem. Ten mały finał to jest odcinek 10 i 11 z 18. jest całkiem niezły. To jest całkiem okej okay rzecz i powiem wam, że te 11 odcinków, ja je widziałem te 4 lata temu, bo ja nie planowałem rezygnować z, z Arrowverse, no ale po 4 latach nic z nich nie pamiętałem, więc zrobiłem rzecz Taką dość dziwaczną, i obejrzałem je jeszcze raz. I mnie się je oglądało całkiem sprawnie. To był całkiem przyjemny, całkiem miły powrót do tego serialu. Niestety po tych 11 odcinkach mamy jeszcze 7, a tutaj już tak różowo nie było. I teraz nie wiem, czy to dlatego, że um, w tych 11 jednak trochę fabułę znałem i, i wiedziałem, co się wydarzy tak pirazy drzwi, a te 6 to była nowość i dostałem takie, taką lepę na twarz takiego liścia. Cześć to flash, tak właśnie wyglądam. No, nie mam pojęcia, ale chciałbym podkreślić, że te 11 odcinków nawet po tych czterech latach rozłąki z Arrowverse, gdzie no, zdałem sobie sprawę. Jeszcze raz kolejny raz, jak Złe to są seriale, te, te, te 11 odcinków oglądało mi się całkiem nieźle. Co istotne, bo o tym nie wspomniałem. Poprzedni podcast kończyłem informacją, że aktor, który gra Elongated Mena został wyrzucony z tej produkcji, za jakieś tam stare tweety rasistowskie. Ja się wtedy zastanawiałem, jak to rozegrają. No przecież to jest jedna z głównych postaci. On miał w pewnym momencie w trakcie kryzysu w zasadzie przejąć rolę flasza w Central City. No, możliwe, że ta rozłąka z tym serialem, że ta długa przerwa u mnie sprawiła, że jakoś w ogóle tego nie odczułem. Nie umiem w tej chwili już tego ocenić, jak to wyglądało na bieżąco, ale ja rozważałem wiele opcji. Podmiana aktora, no bo to jest jednak postać, która jest taki: wiecie, to jest taki Plastik Man, tylko ta druga wersja, który może się zmieniać w każdej chwili. No, on tutaj schodzi ze sceny od razu, pojawia się gdzieś po kilku odcinkach, i pojawia się tylko raz. I on jest z tą swoją partnerką i jest cały roztopiony. Dymi. Oni nas informują, że zamknęli właśnie jakiś wątek, że on był w jakiejś fabryce i były tam takie temperatury, że się rozpuścił. No i oni się dziwią. O kurczę, plastikowy człowiek, człowiek z gumy się rozpuścił, nie? I to jest w zasadzie tyle. Tu jest powiedziane, że on musi przejść jakieś leczenie, że musi jakoś się doprowadzić do, do, do normalności. Cały czas jest taki roz, rozlewa się, tak, taki zdeformowany i dymiący i on schodzi ze sceny, i już więcej nikt do niego nie wraca, więcej nikt o nim nie wspomina. Co ciekawe, jego partnerka występuje nadal w tym serialu, aczkolwiek raczej gościnnie, ale też te występy gościnne nie są jakoś tak bardzo rzadkie. Nie? Jak to będzie dalej, nie mam pojęcia. No, tam na moje to tak naprawdę no, no, mogliby już do tego wątku nie wracać. Przejechaliśmy 18 odcinków bez tej postaci. Co ciekawe, no ja nie śledziłem historii tego aktora, ale jak przed nagraniem wszedłem sobie na IMDB, no to się okazało, że on od tego 2020 roku nie grał w niczym, że Flash jest jego ostatnią produkcją. I w sumie nie wiem, czy, czy on sam zrezygnował z tego zawodu, czy co się stało, czy to, czy to jakaś większa chryja poszła za tym, i czarny PR, i... nie mam pojęcia. No dobra, ale tak jak powiedziałem, zostało 7 odcinków na drugą połowę tego sezonu, i to już dobre nie jest. Od początku w zasadzie ma się wrażenie, że tu nie ma pomysłu, że tu są takie, takie pojedyncze strzały, trochę nie wiemy. Mm, co chcą napisać twórcy, że chcą tak po prostu do, doczłapać się do tego finału? Takie wrażenie się odnosi. No bo dwunasty odcinek to jest pożegnanie Cisco, który ostatecznie faktycznie odchodzi z tego serialu, chociaż nie na długo, bo wraca w finale. No, ale on oddaje pałeczkę Chesterowi. I cały odcinek jest poświęcony jemu, taki trochę humorystyczny, a na koniec taki niby y, smutny. Ach, nie odczuwa się tego tak naprawdę. Cały trzynasty odcinek jest poświęcony Cecil, czyli partnerce y, Johna Westa, ojca Iris, która jest zamknięta w swojej głowie przez y, takiego tam złola. I to jest taki odcinek w szpitalu psychiatrycznym, który znajduje się w głowie Cecil cały czternasty odcinek, to jest w ogóle wątek poboczny, to drużyna C tutaj gra, bo tu jest jeszcze jedna rzecz, która też jest niby fajna, humorystyczna, śmieszna, ha, ha, ha no bo zbliżamy się do tego momentu, gdzie Iris i Barry powinni począć córkę, bo my wiemy w jakim roku je jego córka, ich córka żyje, no i oni podejmują te decyzje, że będziemy się starać o dziecko, więc oni trochę schodzą z planu, trochę są tacy ha, 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 takie, takie głupie Śmieszki, wiecie, bo, bo, bo to jest takie, ha, będziemy robić dziecko w telewizji publicznej e, w CW. No i tu jest taki motyw, że nagle Chester ich szuka gdzieś tam w, w Star Labs i wchodzi do jakiegoś magazynu, a oni z za skrzynki wyskakują: oho, ho, ho, przeszkodziłeś na mnie. E, no i e, Chester jest bardzo zły, nie róbcie tego tutaj. E, no i oni w czternastym odcinku stwierdzają, że wyjeżdżają sobie na urlop. I Barry jest tylko na początku, i na na końcu. Cały odcinek jest bez barego. Oni jadą na urlop. Wiecie, będziemy odpoczywać. Mm. Nie? No i, i jadą robić dziecko. I, I to jest cały odcinek z drużyną B. E, raczej słaba rzecz. I tak naprawdę te ostatnie cztery odcinki to jest. E, wielki wątek główny tej drugiej połowy sezonu. On zostaje wprowadzony tak raz, dwa, trzy, jest, nie? Tutaj mamy wielkie zagrożenie nagle i przez cztery odcinki to jest gigantyczne zagrożenie na skalę całego miasta i na skalę czasu, nie? Które, mówię, no, zostaje wprowadzone... O tak, nie? W Central City pojawia się znów Godspeed, który oczywiście uciekł z tego więzienia, ale okazuje się, że tych Godspeedów jest kilku i z każdą, z każdą chwilą okazuje się, że jest ich coraz więcej. No i ostatecznie biega ich tam kilkunastu pod Central City. Godspeed to jest taki biały flash ze złotymi elementami. Taki bez emocji, czarne oczy, i on jest zrobiony tak źle, tak tandetnie. I on, jak jest sam jeden, to wygląda źle, a jak jest ich kilku i leją się między sobą, to wygląda strasznie. Tutaj zostaje to nazwane chyba Speed War e, wojną prędkości, bo te klony Godspeed'a biją się ze sobą, ale to wygląda tak źle, bo one co kilkadziesiąt minut ładują się i resetują i pojawiają na ulicach miasta. I powiedzmy takie dwa się spotykają i się okładają ze sobą. Przy czym okładają się na takiej zasadzie, jakbyśmy puścili na zwolnionym tempie bokserów. Same takie lewy, sierpowy, prawy, sierpowy, lewy, prawy, ale oczywiście te błyskawice, pioruny lecą. I, i to wygląda po prostu tak mega tandetnie. No, i wszystko to jest związane jeszcze z wizjami, snami Barego, który niepokoi się, że to wpływa na linię czasu, bo on widzi swoją córkę Norę w snach i widzi, że coś się dzieje nie tak, a Godspeed jest głównym przeciwnikiem, właśnie Nory w 2049 roku. No i ostatecznie w dwuodcinkowym finale. Przenosimy się do tego 2049 roku do Central City, gdzie poznajemy Norę i jak się okazuje, też jej e, brata, czyli syna Barego i Alice, Barta, Barta Alena. I oni cofają się w czasie, przenoszą się do naszego czasu, ale jako, że nie mogą wrócić, to biorą udział w tej wojnie prędkości, która właśnie rozgrywa się w Central City w naszym roku. Tutaj muszę zaznaczyć, że oni grają tragicznie. Ta aktorka, która gra Norę, ona grała w Black Sails, w Pirata. Grała tam kobietę lekkich obyczajów, potem osobę, która weszła na jakieś tam szczyty. Miała bardzo dużo rozbieranych scen. Z tego co pamiętam, no całkiem poważna rola. Tutaj te dzieci Barrego, ja nie wiem, czy to jest celowy zabieg, czy to jest takie pokazanie nam, że młodzież za 30 lat jest porąbana trochę inaczej. Przy czym tutaj no, no nie można mówić o młodzieży, bo Nora West Allen ma 24 lata według tej tutaj historii przedstawionej w serialu. Ale oni grają trochę tak, jeszcze w tych takich durnych kostiumach swoich, nie? Jak widzieliście Shazama, no to sam główny Shazam, gdy zmieniał się w dorosłą postać, no był nadal dzieckiem, ale to było zrobione, ok, to było głównym motywem, żartem tego filmu, ale gdy w finale jego rodzeństwo zmienia się też w Starszych, to wygląda czasami kuriozalnie. No i mamy tą najmłodszą córeczkę, dziewczynkę, która ciągle zadaje różne pytania, która mówi, że wszystkich kocha. I ona zamienia się w taką no, w taką młodą laskę, młodą, starszą laskę, i nadal gra jak ta siedmiolatka. Nie? I to wygląda tak trochę creepy. No i, i tak trochę creepy wygląda to też we flaszu, bo oni grają mniej więcej tak. I cała ta walka, na koniec, całe to starcie z tymi klonami Godspeeda z Godspeedem to jest rzecz, przy której ja przecierałem oczy. Ja jeden z tych odcinków obejrzałem przy ludziach. Włączyłem sobie, byłem na wyjeździe u znajomych, włączyłem sobie rano w telewizorze i autentycznie było mi trochę wstyd, jak to oglądałem, bo widziałem reakcję tych ludzi. Jak chcecie zobaczyć, jak to wygląda, wpiszcie sobie w YouTube. The Flash Family versus Godspeeds. I zobaczycie jedną z finałowych walk z finału siódmego sezonu, która rozgrywa się gdzieś na jakimś tam ma magazynie, na jakimś placu. Widzimy te białe Godspeedy i naszą rodzinę Flasha, która wygląda kuriozalnie. Wszyscy walczą w zwolnionym tempie, każdy z rodziny Flash ma jakiś swój. Trick, który musi pokazać w zwolnionym tempie i rozwalić nim pięciu kolejnych klonów Godspeeda. To wszystko w jasnym, dziennym świetle, w tych durnych kostiumach, to wygląda kuriozalnie. Ja to sobie odpaliłem i mówię: To, to jest jak Power Rangers. Nie ubliżając Power Rangers, ale no wiemy jak to wyglądało. Nie? Włączy, wysłałem to Szymasowi i Jeremu. Jerry tylko przetarł oczy. Szymas też dokładnie to samo powiedział, że czuje się jakby był 25 lat temu i by oglądał po Power Rangers. A to jest tylko jedna z kilku walk. Na przykład inna walka w finale wygląda tak, że. Trzy osoby ze sobą walczą: Godspeed, Barry Allen i Rivers Flash, czyli Wells, który został od tak przywrócony do życia, nawet nie wiem jak, bo chyba mrugnąłem i teraz będzie z Wallem chyba w, na, na początku następnego sezonu. No i oni z tych błyskawic, które potrafią wytworzyć, zwijają miecze świetlne i walczą na miecze świetlne z błyskawic, tak wyglądające trochę jak mieczka Lorena, takie jednak trochę takie błyskawicowe. Każdy ma inny kolor, jeden jest żółty, drugi jest biały, trzeci jest różowo-czerwony i walczą na dachu na te miecze świetlne, nie? To też sobie można obejrzeć na YouTubie. No cały ten finał wygląda kuriozalnie, cały ten wątek Godspeedów jest durny, głupi, źle zrobiony jeśli kiedyś oglądaliście Flasha, bo wiem, że Flasha oglądało trochę więcej osób i chyba najdłużej z tym serialem ludzie wytrwali, i narzekania były straszne, jak to jest złe, no to wierzcie mi. Ja wiem, że miałem czteroletni przeskok, więc może to wpłynęło, może to zawsze było tak złe, ale nie wydaje mi się. Jeśli odpadliście gdzieś tam na etapie czwartego, piątego czy nawet szóstego sezonu Flasha, to to, co to, to tutaj jest. To jest niebo, ziemia, to jest niewyobrażalne, jak bardzo jest to złe, jak to jest durne. I... Tu nawet się już nie silą, bo Flash był zawsze zrobiony, zresztą całe Arrowverse było zrobione trochę jak Pijamersi. Czyli ktoś ma jakiś swój pomysł na początku, ktoś inny mu chce powiedzieć co innego, on go nie słucha i cały odcinek prowadzi do tego, że on jednak zmienia zdanie i mówi tak, to ty miałeś rację, zróbmy to tak. Niekoniecznie takim uproszczonym szablonem, ale tak wygląda 80-90% Arrowverse. No to tutaj to już się nawet nawet nie silą się na to. Nie? Nora, córka... Barrego mówi coś bez sensu, zróbmy to tak. Barry mówi, no nie, no to jest bez sensu, nie róbmy tego tak. Ona mówi to jeszcze ze dwa razy. Nic w ogóle nie wpływa na zmianę decyzji. Nagle wchodzi Barry, tak, zróbmy to tak. A to cię skłoniło do zmiany zdania. E, moje dzieci, muszę w końcu wypuścić tę smycz, muszę wypuścić ich rękę. One muszą zacząć żyć swoim dorosłym życiem i podejmować swoje decyzje. To, 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 to jest już po prostu tutaj do, to, 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 do, do takiego etapu posunięte, tak krytycznie. I, I całe to jest autentycznie złe. Finał oglądałem po prostu z otwartymi oczami. Cały ten odcinek finałowy. Momentami i to bardzo często ze sceny na scenę, nie wierząc, że ja to oglądam. <laughs> Jakbym to oglądał przy ludziach, ten ostatni odcinek, to po prostu żenada zapadłbym się pod ziemię. Na koniec mamy odnowienie ślubów Barego i Iris i, i ten ślub jest o Jezus Maria. Syn Barego, czyli Bart Allen. Jego gra Jordan Fisher. Ja nie mam pojęcia, kim on jest, ale z tego, co czytałem, to jest też piosenkarz jakiś tam, wiecie, jakaś taka gwiazda yy, dzisiejszych czasów. No i on na ślubie bierze mikrofon i śpiewa piosenkę. I wszyscy płaczą. Jezu, oh, oh, oh. Dobra. 30 minut. E, chyba już wystarczy na razie o flaszu. Do pewnego momentu cieszyłem się, że do tego wróciłem. Potem też się cieszyłem, ale była to zupełnie inna radość. To była radość zszokowanego widza, że jeszcze dwa sezony przede mną i ja je chcę obejrzeć. Ten sezon jest naprawdę zły. I to chyba mogę powiedzieć całościowo, bo on jest porwany. Ja rozumiem, to było wymuszone. No, zrobili tak naprawdę najlepiej jak mogli, ale mamy trzy odcinki zamykające poprzedni sezon. Potem mamy dziewięć odcinków, e, przepraszam, osiem odcinków. Stałkowicie nowym wątkiem, potem 7 odcinków z jeszcze nowym wątkiem, no to oczywiście było dzielone na części, i gdybym ja to omawiał na bieżąco, to bym omawiał sezon 7a, sezon 7b, nie? No ale to jest naprawdę złe. Aczkolwiek za chwilę Armagedon chyba ostatni duży crossover pięcioodcinkowy. Ja w sumie to, to był główny motyw, dla którego główny powód, dla którego sięgnąłem jeszcze raz po Flasha, bardzo chciałem. Przy czym zanim sięgnę po Armagedon, jeszcze mimo wszystko ja chcę nadrobić te pozostałe seriale. W Supergirl zostało mi chyba sześć odcinków, zamknę go, skończę. Legendy jutra no to powinno mi wejść bezboleśnie. Nie wiem czy to jest potrzebne do Armagedonu, ale obejrzę. Batwoman, chociaż ona występuje w Armagedonie, no, nie sądzę. Ja, ja prawie nic nie pamiętam. Niby tylko jeden sezon i to całkiem krótki, ale ja prawie nic nie pamiętam z drugiego. Nie wiem, czy dam radę w to wejść. Może spróbuję, jak dam radę, to, to też na drobie. I Armageddon gdzieś w pewnym momencie, może za kilka lat, pewnie też omówię, bo chcę to obejrzeć. I to by było tyle, jeśli chodzi o Flasha. A my teraz przechodzimy do kolejnego serialu. But, um, for instance, Are you all right? <sighs> I'd say I'm more than all right. Supergirl, I'm not gonna let you die. Supergirl. The final season premieres March 30th at 8 on CW18. <sighs> okay, to witamy w drugiej części. W moim życiu upłynęło jakieś, nie wiem, półtora miesiąca i obejrzałem kolejny serial. W pierwszej części tego podcastu było źle. Teraz będzie chyba jeszcze gorzej. Supergirl. W końcu udało mi się skończyć Supergirl. Miałem w planie obejrzeć Legendy Jutra do tego podcastu. Nawet zacząłem, ale jakoś tak nie, wiem, nie, nie grało między nami. I stwierdziłem, że to jest chyba ten moment, by w końcu skończyć serial Supergirl. Dobrnąłem do połowy ostatniego sezonu lata temu i no, została połówka. No, a ja jednak no, <ścoughs> lubię. Te seriale, które były ze mną długo, no dokończyć, nie? Także skończyłem Supergirl, zamknąłem ten rozdział, koniec nigdy więcej sezon szósty pierwsza część tego sezonu składała się z siedmiu odcinków ja je omówiłem w osobnym podcaście no i zostało nam odcinków od ósmego do dwudziestego, czyli trzynaście kolejnych epizodów ja powtórzyłem sobie ten siódmy odcinek, ten ostatni, żeby sobie przypomnieć jak to się skończyło dokładnie, okazało się to niepotrzebne, bo e, ten odcinek był o różnych pierdołach i tak naprawdę istotna była ostatnia scena, a akurat tę ostatnią scenę to ja dobrze pamiętałem. E, otóż w tej pierwszej części Supergirl została przez Lexa Lutora uwięziona w strefie fantomowej i przez te siedem odcinków próbowali ją stamtąd wyciągnąć. No i w tym małym finale ostatecznie uwalniają ją, ale do tego statku przyczepia się, łapie się go po zewnętrznej stronie Nixley, czyli Hochlik. Który do tej pory był uwięziony w strefie fantomowej, więc ona ucieka razem z nimi. No i Nixley jest y, y, głównym złolem tej drugiej części sezonu. Jest to chochlik, czyli będziemy mieli tutaj do czynienia z magią. Y, natomiast y, no, na samym początku mamy różne tam magiczne pierdoły i takie tam, wiecie, no, komiczne rzeczy, a dość szybko klaruje nam się temat tego ostatniego sezonu, do czego będzie zmierzać Nixley i z czym będą walczyć nasi bohaterowie? Otóż tutaj na scenę wkraczają totemy. Okazuje się, że tysiące lat temu zły chochlik stworzył wszechgłaz, który dał mu władanie nad wszystkim. Inne chochliki się dowiedziały i podzieliły ten głaz na kawałki, no i te kawałki rozrzuciły po wszechświecie. No i tak powstało siedem totemów, siedem kluczy do potęgi wszechświata. Totem nadziei, odwagi, człowieczeństwa, snu, prawdy, przeznaczenia i miłości. No i jeśli jakaś istota będzie posiadać wszystkie te totemy, no to może je ponownie złożyć we wszechgłas, czy też wszechkamień. To zależy od tłumaczenia, czy oglądacie z lektorem, czy z napisami. Każdy totem wymusza przejście próby. Oni znajdują ten totem, dotykają go, trzeba powiedzieć tam pewne słowo magiczne, no i zanim go zdobędą, to ten totem wymusza na nich przejście próby. Mówię na nich, no bo to jest zazwyczaj zarówno Nixley, jak i Supergirl, no i one prześcigają się, która zdobędzie więcej totemów. Czyli łatwo się domyślić, że Większość tej części sezonu jest skonstruowana tak, że każdy kolejny odcinek to jest kolejny totem, kolejna próba wyścig kto przejdzie kolejną próbę, kto stanie się posiadaczem totemu. No i te kolejne odcinki to są kolejne problemy związane z posiadaniem kolejnego totemu. No i to są problemy wszelakie, bo na przykład mamy odcinek, kiedy główna złolka Nixli zdobyła Totem zaczęła y, go używać. No i przykładowo fragment drzewa Buddy wpływa na nią i na wszystkich ludzi na świecie. Ludzie są agresywnie, a ona przejmuje ich empatię, co jest dla niej bardzo problematyczne i musi z tym walczyć. No, to, to, jest, to są rzeczy przeurocze. Jest scena z takim chaosem na ulicy i główną złolką, która leży na ziemi i płacze, bo y, nie może pora, po, po, pogodzić się z tym, ile zła jest na świecie i tam wymienić. Co powinna zrobić, aż w końcu dochodzi do tego, że musi ocalić pantery śnieżne przed wyginięciem. I jest strasznie smutna, że tylko jej na tym zależy. Nie? No wow, wow, to jest taka autoparodia, ale to jest tak naprawdę drobiazg. No to są takie, takie pojedyncze sceny, fajne rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o bohaterów, w tej drugiej części sezonu. Bardzo ważną rolę, w zasadzie wysuwa się prawie, że na prowadzenie odgrywa Kelly. To jest siostra Jimmy'ego Olsena, to jest partnerka siostry Supergirl, która do tej pory raczej była tłem. A teraz śledzimy równolegle zarówno jej drogę jako nowy superbohater, jak i jej drogę prywatną, no bo ona zaczyna pracę w pomocy społecznej i jest taka, wiecie, taka słodko przesadnie dobra. Pokazane jest to w skali mikro, oczywiście, więc ona skupia się na jednej czarnoskórej rodzinie i jest taką pracownicą socjalną z takiej świętej ulotki. Każdy ma stanąć na głowie, bo inni ludzie cierpią nie mają mieszkania, kaszlą w szpitalu, a nikt nie ma czasu, żeby im pomóc, bo są biedni. Nieważne, że sto innych osób jest chorych, ale ona się tutaj rozczula nad tymi swoimi, nie? Truje dupę wszystkim. Truje dupę nawet superbohaterom, którzy w tym momencie, wiecie, rozwiązują problemy w skali makro, nie? W skali globalnej. Oni zamiast wszystko rzucić, no, mają te swoje problemy, więc zajmują się tym. Ona jest rozczarowana, no, w końcu Wybuchaj, jest taka scena, że oh, ja tu tylko ja, tylko ja chcę pomóc tym ludziom, a wy nic nie robicie, nie? Ostatecznie jest taki w ogóle jeden odcinek skupiony na tym, to jest po prostu, aż ocieka tym wszystkim, nie? Wiecie, rzeczami, z którymi ja się zgadzam, ale one są podane w taki sposób, że to aż boli, nie? To wszystko ostatecznie w tym odcinku przeradza się w problem rasizmu i puęta tego jest, e, dotyczy problemu rasizmu. Podana z taką smutnością, Muzyką, z takimi dialogami zagranymi, tak że aż zęby zgrzytają mnie, i scenami rozpisanymi, tak że aż takie ciary, żenady przechodzą przez widza. Nie? Ten, ten cały patos po prostu wylewa się z tego serialu uszami, nie? każdą dziurą, którą może się wylać. I mówię tutaj o tym jednym odcinku, ale tak naprawdę to, tak naprawdę to wszystkie odcinki mają bardzo silnie zarysowany wątek, który zawsze. Gdzieś tam, wiecie, rzuci nam tym patosem w twarz, nie? Także to, to, to się ogląda strasznie. Strasznie. Nie? Po drugie, tak jak powiedziałem, Kelly wchodzi na drogę superbohaterów. Ona zostaje nowym guardianem Wcześniej strażnikiem był Jimmy Olsen, który zniknął z serialu. Teraz ona przejmuje jego rolę. No i oczywiście musi sobie po pierwsze się wytrenować i to też jest taka absurdalna scena, bo tam kto, kto się trenuje? Chyba siostra Supergirl czy Supergirl pokazuje jej jakiś chwyt i ona cały odcinek jest Załamana, bo nie umie tego zrobić. A to wiecie, no te, te seriale tak są zrobione, jak pijamersi, że przez cały odcinek popełniają błędy, a potem wyciągają wniosek, robią to inaczej i się okazuje, że o, jednak czegoś się nauczyliśmy. Nie? I tutaj też to ma prowadzić nas do tego, że ona nie ma kopiować ona ma być e, autonomicznym, e, pełnoprawnym e, superbohaterem, który idzie swoją drogą. nie? <słuch> No i oczywiście Guardian też jest tak dobry, jak tylko dobry może być, a nawet dużo bardziej. Tutaj do pierwsze jej pojawienie się, to po prostu wszyscy ją kochają. Ona jest wzorem dobroci, dzieci krzyczą do niej, kochamy ciebie, nie? Także jest taki moment w tym serialu, że w zasadzie Supergirl to tak schodzi na drugi plan. W pewnym momencie Kelly wraz ze swoją partnerką, siostrą Kary, Alex Denvers, spontanicznie decyduje się adoptować jedną ze swoich podopiecznych, bo wiecie, ta dziewczynka biedna znów straciła rodzinę zastępczą, i jest taka smutna, a świat jest pełen niesprawiedliwości, i wszystko jest podkreślone smutną, taką bardzo smutną muzyką, albo taką wzniosłą muzyką, i oni mówią do siebie takie różne smutne albo wzniosłe rzeczy, i patrzą, na siebie w nieskończoność i, i, i przeżywają te, te skrajne, napompowane emocje i wbijają nam tą łopatą do głowy. Patrzcie, jakie to jest smutne. A jacy my jesteśmy dobrze, ale jak możemy naprawić świat? Jest nam bardzo smutno, ale przecież możemy swoimi czynami zmienić ten świat. Nie? No i dobra, no nad na tym już się nie będę tutaj pastwił, bo, bo tak jak mówię, cały serial jest taki. Lina Luthor, kolejna postać. Ona zaczyna grzebać w przeszłości swojej matki, która jak się okazuje była wiedźmą. No i Lina Luthor też jest czarownicą, i od tej pory Lina zaczyna używać magii. Ona studiuje magię z takiej księgi, nie godzi się z tym, bo przecież jestem naukowcem, to się w ogóle wyklucza magia i nauka. No ale ostatecznie Lina jest tą, która tam wiecie, jak wpada do walki, to macha rękoma i jakieś wiry się robią albo inne światełka, nie? Mamy duży wątek poświęcony Katko, czyli tej gazecie, w której pracuje Kara, czyli prywatnemu życiu kary. I tutaj ta nowa szefowa, ona przez cały czas, że słupki się nie zgadzają, jesteśmy na czwartym miejscu, statystyki leżą, ona każe im pisać i pisać, i ona wymyśla, że oni mają pisać o tak zwanych super przyjaciołach. No i cały czas. Co wchodzimy do katko, to mamy. Czemu nie piszecie o super przyjaciołach? Pisać su o super przyjaciołach, bo was wyrzucę. Takie tam męczące pierdy. E, razem z Karą pracuje William Day, którego już wcześniej chyba znaliśmy. No i to też jest dość silny wątek, bo e, super przyjaciele ostatecznie dopuszczają go do siebie. On jest w tej wieży, on robi z nimi wywiad, pisze o nich artykuły. No i to prowadzi do dramatycznego końca ze śmiercią Williama Daya, tak naprawdę. Mamy takie, wiecie, takie naprawdę żenujące sceny. Ja mówiłem przy Flashu, kilka wam podawałem przykładów. Tutaj jest dokładnie to samo. Na Facebooku konglomeratu podcastowego wrzucałem wam scenę walki z kotkiem. Jest po prostu przeżenująca. Prze e, możecie sobie wpisać, tam Supergirl versus Cat, czy Catfight, e, albo może nawet podlinkuję w opisie, zobaczę. Jest to, <ścoughs> znów, nie? tak samo jak we Flashu. Kręcony w biały dzień, te Efekty po prostu podczas walk w Biały Dzień są koszmarne. Jak Marsjanin łowca lata, to on wygląda dramatycznie źle. Mamy scenę powstrzymania wojny atomowej, też to można sobie obejrzeć na, na YouTubie, też przekomiczna scena, jak oni z tymi głowicami, rakietami lecą yy, i one są trzymane w powietrzu. Komedia, nie? Mamy scenę, gdzie złapani polityk, która występuje przeciwko Kelly, czy też Kelly przeciwko niej, ona testuje eksperymentalne leki, ma supermoce, też po prostu Jezus Marianie, dno dna. W pewnym momencie pojawia się Lex Luthor, tylko to jest Lex Luthor z przyszłości, który, jak się okazuje, w przyszłości bardzo kochał Nixley, co jest bardzo szokujące, bo Lex Luthor nie kocha nikogo oprócz siebie. No i on kochał tą Nixley, tą złą chochliczkę, i gdy ta zginęła w przyszłości, to on przejął jej świadomość. I wrócił do teraźniejszości, by jej pomóc. Ten motyw z przejęciem świadomości to jest tylko na samym początku, bo tam na początku pojawia się zbroja ze świadomością Nixley i my nie wiemy, kto za to odpowiada, jakiś przyjaciel. No a w momencie, jak to już Lex Luthor wchodzi na scenę znowu, znowu, no to on już jest normalnym Lex Luthor'em, tylko zakochanym. Mamy epizod z Johnem Deagle, z Arrow i w sumie zapomniałem, bo on we Flashu też się pojawił, także w obu tych sezonach on miał swój odcinek, to znaczy swój gościnny występ w odcinku. No, i mamy tutaj naprawdę dużo, dużo, bardzo złych rzeczy. Ten serial wygląda koszmarnie. Ja bym znów mógł powtórzyć to, co powiedziałem przy Flashu: że jeśli kiedyś odpadliście od Arrowverse, to, to wy nie wiecie, jak to może źle wyglądać. I ja zaczynam się zastanawiać, czy to, czy to przypadkiem. Nie. Czy to naprawdę wyglądało lepiej kiedyś? No bo oglądając te seriale miałem wrażenie, że oni już się robią za miskę zupy. A, a wiecie, efektów tu jest mnóstwo, nie? Co walka, to efekt, strzał, lasery, wiry, potwory z kosmosu i to wszystko tak jakby zostało zrobione za darmo, nie? No, no, no za, za, za ten, za paczkę fajek, nie? Strasznie ten serial wygląda. Jeśli on wyglądał tak wcześniej, to ja nie wiem, co ze swoim życiem robiłem, ale miał, mam wrażenie, że on kiedyś był lepszy. E, dobra, dobra, nie przynudzajmy. E, finał. Jak też kończy się ten serial? No, w końcu Nixli tworzy wszechgłas. Superprzyjaciele odpalają eksperymentalnego satelitę, dzięki któremu Supergirl może wchłonąć całą energię słońca. I pokonać, zniszczyć wszechgłas, ale gdy ona to robi, no to na Ziemi panuje, zaczyna panować chaos. Ameryka wypowiada wojnę Supergirl i wszystkim superprzyjaciołom, no ale w trakcie Supergirl stwierdza, że nie, nie, tak nie można. E, wiem, że tak jeszcze pięć minut temu chcieliśmy i ja mówiłam, że tak trzeba, ale nie, tak nie można, bo nasze wybory nas definiują, a ten wybór jest zły. No i wyłączają tego satelitę Słońce na Nowoświecie, a Supergirl mówi, Ludziom i całemu wojsku, które do niej mierzy, przepraszam, pomyliliśmy się. Nie, nie, nie. No. Nie, 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 nie tędy droga. Nie ma być walki, tylko ma być patos oczywiście, mają być przemowy, to ma zostać zakończone inaczej. Przecież nie mogliśmy tutaj chaosu na ziemi rozpętać. No to. W ostatnim odcinku w finale on jest podzielony tak mniej więcej na nie wiem, jedną trzecią i dwie trzecie, ta jedna trzecia to jest zakończenie już całego konfliktu, i tam w ogóle wszyscy ludzie są czarnobiali, dosłownie. Oni są czarnobiali, bo oni zostali pozbawieni nadziei, pozbawieni miłości, pozbawieni człowieczeństwa, no bo e, Nixley stworzyła wszechłas, zabrała te totemy, więc tego nie ma już na Ziemi, więc oni są tacy bardzo smutni. Wszyscy tam mamy jakiegoś prowadzącego wiadomości, on jest taki bardzo smutny. Wszyscy ludzie na ulicy są bardzo smutni i dodatkowo są czarnobiali, żeby jeszcze ten efekt podkreślić. Tu jest kolorowe, ale ludzie chodzą tacy, mm, tacy czarnobiali, nie biedni. No i najpierw e, Supergirl oczywiście sama z siebie nie może na to wpaść, więc została natknięta przez ludzi, właśnie. Przelatuje i widzi tego czarnoskórego swojego podopiecznego, który przemawia do wszystkich i ona mówi: Tak, ja już wiem, co trzeba zrobić, ja muszę przemówić do świata. No i przemawia tą swoją wielką przemową, i wszyscy odzyskują kolor i razem tworzą lepszy świat. Dzięki tej przemowie i dzięki temu, że oni wszyscy odzyskali kolor i, i wszyscy zostali natknięci przez Supergirl, dowiadujemy się, że moc wszechgłazu osłabła do 20%. Czemu? No bo tak nam powiedziano. No i wtedy właśnie mamy finałową walkę. I to jest takie, to jest po prostu wow. To jest takie endgame dla biedoty. nie? Pojawiają się wszyscy przeciwnicy z różnych etapów serialu. Z różnych eventów mamy motyw, gdzie Super walczy z tą czerwoną sonią, czy jak ona się tam z córką, o, czerwoną córką, czyli tą SS Mańską Supergirl. ale tak naprawdę no, nie będę tutaj wymieniał, bo bez sensu. Masa, masa złoli nagle się pojawia na ziemi, którzy byli wcześniej, ale też wracają ci dobrzy. Część z nich na jakąś tam migawkę, jedną scenę. Przynajmniej w tej walce, nie? Wraca Win, który do pewnego momentu przecież był takim supergirlowym Cisco. Wraca Monel. On, akurat, na krótko. Wraca Jimmy Olsen. Na sam koniec mamy dość dłuż, długie cameo Cat Grant z Katko no i oni stają tutaj wszyscy do walki wszyscy razem, jest taka scena jak oni wszyscy lądują przeciwko Lexowi i Nixli. mamy scenę, gdzie ludzie zwykli, cywile stają wszyscy i idą tłumnie za Supergirl, żeby jej pomóc, no wiecie, do końca to jest tak zrobione, nie? No i, no i ta to, 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 to walka jest biedna, no wiecie no niby fajnie, no dobra, wracają te postaci wszystkie, to, to, to coś fajnego na koniec, ale no, dużo lepsze to jest w tej drugiej części finałowego odcinka niż ta walka. Ta walka to jest po prostu bieda, 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 nie. No i po walce mamy pogrzeb Williama, czyli tego dziennikarza skatko. To jest takie znów bieda endgame, tylko tutaj, wiecie, no, tam też mieliśmy scenę pogrzebu, nie? Tak jakby tysiąc razy lepszą. No i tak jak flash kończył się ceremonią odnowienia ślubów między Barrym a Jezu, już nie pamiętam jak się nazywała ta jego małżonka, tak Supergirl też kończy się ślubem, sceną ślubu, też ma scenę śpiewu, tylko że tutaj ta piosenka na koniec no, Win i Kara śpiewają, tutaj nie, ma, nie jest tak cringe'owo. nie, tutaj akurat scena piosenki jest ok. Co prawda, jest cała masa innych żenujących scen. No, ostatnie 20 minut to są w zasadzie same rozmowy, same smutne, motywujące rozmowy, ale jest, mówmy się, jest też kilka fajnych rzeczy. Fajnie, że na koniec wspólną scenę dostali oryginalni super przyjaciele: Jimmy, Win i Kara. Mają taki moment, gdy siadają przy stole, i w sumie oni to mówią nam z ekranu: że o kurczę, nie, oryginalni super przyjaciele, fajnie jest. Bardzo, bardzo fajnie, że jedna z zupełnie ostatnich scen w zasadzie kończących ten serial to jest zabawa w kalambury w domu, bo to się przewijało tutaj często pokazanie takiej właśnie tej ich przyjaźni na prywatnym gruncie. I oni tutaj znów sobie grają w kalambury, to jest super, ja lubię takie zakończenie. W ten sposób kończył się, kończyła się teoria wielkiego podrywu, i to też było mega. Ja to też w bardzo chwaliłem. No, i ogólnie ta, tą drugą część finałowego odcinka oglądało się całkiem okej. Okay. Ten serial został naprawdę. Wiecie, no, nie powiem, skończony dobrze, bo to nie jest dobry serial, nie? A już ten szósty sezon to jest po prostu <laughs> szoruje ryjem po dnie, ale to, to akceptowalnie, tak, tak, tak. Tak jak nawet nie oczekiwałem, że, że w sumie będzie to tak dobre w porównaniu do reszty. No i. Skończyliśmy. Skończyliśmy kolejny serial, skończyliśmy Supergirl. Przy tym serialu, patrząc całościowo na te sześć sezonów, ja miałem prawdziwy roller rollercoaster. Jak on wystartował jeszcze w innej stacji, to ja nie mogłem się do niego, nie mogłem się przebić. Obejrzałem pilota, bardzo mi się podobał, potem nie byłem w stanie go oglądać i ja do dzisiaj nie widziałem pierwszego sezonu poza dwoma odcinkami. Jak przeszedł od drugiego sezonu do CW, to ja go wtedy bardzo polubiłem. I był nawet taki moment, że ja oceniałem go najwyżej z całego Arrowverse. Oglądało mi się go najprzyjemniej. Chyba każdy serial z tego worka miał taką chwilę, że przebijał się, wybijał się w którymś sezonie na prowadzenie. Tylko tutaj jedną rzecz trzeba podkreślić. Ja najbardziej zanurzony w tym bagnie byłem wtedy, gdy pracowałem w fabryce, gdy prywatnie zmieniłem zawód. No i ja wtedy hurtowo pochłaniałem wszystkie seriale. To był mój wypełniać czasu. Ja podobnie miałem wtedy z audiobookami, gdzie wiecie, jeśli coś nie było skrajnie złe, to ja mówiłem, że spoko, spoko interpretacja, dobry audiobook. Ja teraz słucham niektórych lektorów, których wtedy chwaliłem i mówię zupełnie coś innego. Nie mogę się przez nich przebić, no bo przyszedł czas, gdy ja zaczynam doceniać wagę wolnego czasu. Teraz nie oglądam sobie seriali w tle, by zabić czas, a żeby, wiecie, żeby obejrzeć serial, to ja muszę przysiąść do niego, ja muszę wygospodarować chwilę wolnego, wolnego czasu, by coś obejrzeć, albo by coś przesłuchać, albo by coś przeczytać. I jak to jest złe, albo jak to jest bardzo złe, no to boli po, po dziesięciokroć. A tutaj bolało bardzo. Ten sezon był koszmarnie zły, ale ja się cieszę, że skończyłem ten serial. Po to usiadłem do tych seriali. Ja mam świadomość, będę to robił dalej, aczkolwiek nie wiem, ile mi to jeszcze zajmie, ale będę to robił dalej i cieszę się, że zamknąłem kolejny rozdział. Eee, bardzo fajnie, że to obejrzałem. Eee, bardzo dobrze. <ścoughs> Nie pamiętam już, czy we wstępie tego odcinka coś o tym mówiłem, ale no, gdy Jerry, bo, bo ostatnimi czasy Jerry przejął tę serię, moje seriale, gdy Jerry no, naciskał, zapowiadał no weźcie w komentarzach nakłońcie Mando, żeby nagrywał dalej, no on ma The Walking Dead do nagrania, no mam, nie? Arrowverse, męczy się z Arrowverse i chce do tego usiąść, ktoś tam w komentarzach spytał, a co to Arrowverse jeszcze leci, nie? No nie leci, no, no, no tak jak Chyba powiedziałem we wstępie, to jest powrót do rzeczy sprzed lat. No, ja już lata temu zmieniłem formułę moich seriali. Nie omawiam tylko seriali bieżących, w zasadzie teraz nie omawiam w ogóle seriali, więc jeśli ja będę wracał do, do tego cyklu, to tak to będzie mniej więcej wyglądać. Na razie chcę skończyć to. No ma, ma, mam obejrzane trochę The Walking Dead tych spin-offów, ale szczerze już trochę mało z nich pamiętam. Musiałbym przysiąść i sobie jakoś tam to uporządkować, ale to jest u mnie ostatnimi czasy najbardziej problematyczne i w zasadzie dlatego nie nagrywam, bo przestałem robić notatki na bieżąco. Ja eee, nie, nie obiecuję, nie? Może nagram coś za pół roku do moich seriali, może za miesiąc, zobaczymy. Zobaczymy. Teraz oglądam dalej, bo chcę sobie obejrzeć ten ostatni crossover Flash Armageddon, więc w sumie dobijam też innymi rzeczami, żeby tak mniej więcej wyrównać i o Aruwers jeszcze w konglomeracie kiedyś na pewno usłyszycie. No i chcę skończyć Flasza. No, zostały mi dwa sezony. Ja go skończę. Skończę go kiedyś. Dobrze, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!